Witajcie kochani w kolejnym vlogu dotyczącym mojej kolekcji obuwia. Dzisiaj będzie mowa o butach wieczorowych, estradowych i wyjściowych. Jak już wcześniej mówiłam, mam dosyć sporo butów, szczególnie właśnie butów estradowych, ponieważ jestem wokalistką oraz występuję w teatrze Loch Camelot, a także czasami grywam w zespołach, występuję jako DJ i mam różne inne tego typu eventy, więc tych butów mam dość sporo, aczkolwiek nie aż tyle, co mogłoby się wydawać. Takie buty, kochani, które kupuję na estradę, bardzo często kupuję w second handach. Dlaczego? Dlatego, że częściej można znaleźć w second handach oryginalne buty za niską cenę. Oczywiście nie jestem jeszcze na tyle bogata, aby kupować buty za ogromne pieniądze, za kilka tysięcy złotych. Jeżeli mogę tej jakości lub tego typu buty kupić za kilkadziesiąt złotych, to zawsze korzystam z tej okazji. I moi drodzy, jak chodzi o buty estradowe, pokażę Wam dzisiaj buty z mojej kolekcji, które są tylko second handu. Mam kilka par butów, które kupiłam nowe. Czasem wynika to z tego, że do konkretnej kreacji muszę mieć szybko jakieś buty konkretne w konkretnym rodzaju i wtedy nie mam innego wyjścia, muszę kupić je nowe, aczkolwiek zdarza się to dosyć rzadko. Raczej zazwyczaj mam już tak stworzoną bazę butów, że do wszystkiego jakieś buty mi pasują, które już posiadam. Zdarzyło się kilka razy właśnie, że kupiłam takie buty specjalnie pod jakąś kreację. Mam takie bardzo fajne buty z Wojasa, mam też bardzo ładne buty Ryłki, które cieliste, które pasują do wszystkiego na niewielkim obcasie. To są buty nowe, więc ich tutaj dzisiaj nie pokażę. Wszystkie buty generalnie, które kupuję, są nowe lub prawie nowe, nawet te z second handu. Taką mam zasadę, kupuję buty w świetnym stanie, praktycznie nowe. Moi drodzy, oczywiście te buty wszystkie, które dzisiaj pokażę, są skórzane, bo tak jak już mówiłam, również buty skórzane są moim priorytetem. Prócz tego druga zasada, którą zawsze stosuję, kupując buty estradowe, eleganckie, to jest oryginalność i dobra marka. Buty takie zwykłe tak naprawdę, basicowe, można kupić nowe, można kupić je za niewielką cenę, często są wyprzedaże, więc takie tego typu, na przykład czarne Człęka, które pokazywałam w ostatnim programie, nie jest problemem kupić nowe w sklepie i w zasadzie zawsze trafimy na jakieś dobre modele, które nam będą pasować do wszystkiego. Natomiast ja kupuję buty oryginalne, wystrzałowe i takie specjalne właśnie w second handach. I tutaj zobaczycie po kolei teraz moje buty, od takich najbardziej, powiedzmy, uniwersalnych do takich troszkę bardziej specyficznych. Pierwsze buty, które chcę Wam pokazać, to buty cieliste. Takie buty każda kobieta dobrze, że miała w swojej szafie, ponieważ będą pasować absolutnie do wszystkiego i będą się świetnie prezentowały na nodze. Takie buciki są podstawą garderoby każdej kobiety. Bardzo praktyczne buty, zobaczcie, skórzane w środeczku, wszystko pięknie obszyte, buty w świetnym kolorze, przedłużają nogi. Polecam szczególnie osobom o niższym wzroście. Włożenie takich butów na gołą nogę lub na cieliste rajstopy matowe będzie sprawiało wrażenie, jakbyśmy mieli dużo dłuższe nogi, szczególnie, że też podwyższają dodatkowo, więc będzie to świetnie wyglądało. Ja bardzo często noszę do takich nietypowych kolorów takie buty, bo do czarnych kreacji mogą być równie dobrze czarne, ale już na przykład do sukienek kolorowych, do których ciężko czasem dobrać jest konkretny kolor, idealny odcień buta. Takie buty się świetnie sprawdzą do jasnych, pastelowych, letnich sukienek, na przykład na wesele, na inne okazje będą super. I do spodni, do jeansów również jak najbardziej pasują i się sprawdzą. Podobny stylu buciki, tylko zamszowe tym razem. Zobaczcie, buty firmy Dune, oczywiście też wszystko skórzane w środku, na zewnątrz. Buciki są na takim też wysokim obcasie i troszeczkę takiej platformie. Z takimi butami jest o tyle problem zamszowymi, że czyszczenie ich wymaga troszkę wysiłku, trzeba troszeczkę zadbać o takie buty, nie lubią za bardzo wody, trzeba kombinować z ich czyszczeniem, tym bardziej, że są jasne. Ale ja na przykład do małych zabrudzeń używam gumki do mazania. Świetny tip i możecie spróbować. No i kochani, są też specjalne preparaty, które można kupić i świetnie nimi czyścić obuwie. Kochani, teraz pokażę Wam moje ulubione szpilki. One były już pokazywane w wielu stylizacjach, w kilku stylizacjach. Tutaj mam szpilki od Michaela Korsa. Uwielbiam ten kolor, jasno-czerwony w dodatku, bardzo, bardzo modny w tym sezonie.
i te szpilki są bardzo wygodne. Jak przystało na buty od świetnego projektanta, są bardzo dobrze skonstruowane, jest w ogóle człowiek się nie męczy chodząc w takich butach. Naprawdę można nawet dłuższy czas w nich stać i chodzić i nic się nie dzieje, nie są zmęczone nogi, także jestem zachwycona. To są pierwsze moje takie szpilki, które są naprawdę tak wygodne. I zobaczcie, w środku pięknie wykończone. Tutaj mamy złote, skórzane wkładki z napisem Michael Kors. Podeszwy są takie troszkę antypoślizgowe, również z logo. Wszędzie tutaj jest nadrukowane logo właśnie na tych butkach. Z tyłu mają też takie dżety właśnie z logo Michael Kors. Uwielbiam te buty naprawdę i zobaczcie, pasują do wielu różnych stylizacji, bo takie czerwone buty będą po prostu fajnie nam ożywiały strój. Oczywiście nie do wszystkiego to pasuje, ale ja akurat mam dużo strojów w kolorach, które pasują do czerwieni. No to następne moje buciki, które tu Wam pokażę. Ok, teraz może kolej na buty takie mniej typowe. Ja często noszę kreacje właśnie sceniczne, do których trzeba mieć albo neutralne buty, albo takie buty, które fajnie widać i które dodają szyku i jakiejś takiej elegancji strojom. I na przykład pokażę Wam teraz buty, może nie mega sceniczne, ale bardzo fajne, od Teda Bakera, również dobry projektant londyński. To są takie sandały na obcasie, skórzane oczywiście, bez palców, więc no takie nie do końca super na scenę, na ekstradę, ale na takie mniejsze imprezy, jakieś tam rauty czy przyjęcia, imprezki będą spoko. Butki są złote, taki właściwie kolor, ja bym powiedziała, mosiężny bardziej niż złoty, nie jest to takie jaskrawe złoto. Tutaj również mamy takie właśnie dżety z napisami Ted Baker, więc no butki są już troszkę znoszone, ja je długo noszę, mam je już pewnie z 7, może nawet 8 lat w mojej szafie i bardzo je lubię. Nie są super wygodne ze względu pewnie na to, że ten obcas jednak jest dosyć wysoki, a podeszwa cienka, więc tak super się w nich nie chodzi, ale uniwersalne takie złote buty też można do wielu kreacji włożyć i będą wyglądały bardzo elegancko i naprawdę super. Następne buty są srebrne, bo czasami jest tak, że do jakiegoś typu ubrania, typu kreacji nie pasują złote buty, a na przykład właśnie pasują srebrne. Może uda mi się Wam pokazać jakąś fajną stylizację z tymi srebrnymi butami bliżej lata. Dzisiaj pokazuję Wam je tak solo. Mamy takie butki tutaj z takim wycięciem. To są małe szpileczki, krótkie, niskie szpileczki, skórzane. Tu mamy fajne takie marszczenia z przodu. One są bardzo, bardzo wąziutkie. Bardzo ładnie w nich wygląda stopa, gdyż właśnie są bardzo tutaj wycięte i jeżeli ktoś ma szczupłe stopy, to wygląda to nie najgorzej. Mi się też szpileczki bardzo podobają i czasami właśnie noszę je do takich wieczorowych sukienek, które mają jakieś elementy srebrne albo gdzie pasuje mi do nich srebrna biżuteria. I wtedy takie malutkie srebrne buciki wyglądają trochę jak od kopciuszka. Fajny trik. Kochani, następną kategorią butów wieczorowych są po prostu buty czarne. I tutaj przygotowałam dla Was trzy pary butów czarnych. Pierwsze to są takie najmniej wieczorowe, takie bardziej może imprezowe. Są to takie zabudowane sandałki firmy Clarks, które noszę do takich retro strojów. Lubię sukienki w stylu retro i czasami noszę właśnie takie albo stylizowane na retro, albo naprawdę retro vintage sukieneczki w stylu lat 50., w stylu przedwojennym. Bardzo uroczo się prezentują. Oczywiście są skórzane, mają bardzo wygodne obcasy. To są w ogóle Clarksa, buty są raczej, często są wygodne, może tak? I bardzo fajne detale, tutaj mamy takie fajne wycięcia właśnie, które mi bardzo przypominają buty też taneczne. No i są takie łączone, tutaj mamy skórkę wężową łączoną z takim fajnym zamszem. Bardzo lubię te butki i w ogóle się w nich też stopa nie męczy, są dość wygodne, nie za wysokie, ale eleganckie. No i tutaj kochani eco tip, bo zaraz pokażę następne buty moje, które są znowu ze skóry lakierowanej i powiem Wam, że ze skórą lakierowaną to jest tak, że warto znać kilka fajnych trików na jej czyszczenie. Mianowicie często takie buty, szczególnie jak są jasne, ulegają jakimś zabrudzeniom, przetarciom. Czasami się to zdarzy, że nam się zrobi jakaś plama i ciężko to wyczyścić.
No i teraz, moi drodzy, oczywiście są preparaty specjalne do takich butów lakierowanych. Ja stosuję też mleko. Małe zabrudzenia możemy sobie wygładzić i troszkę wymyć właśnie mlekiem, nie wodą. Mleko świetnie się do tego sprawdzi, jakiś wacik, szmatka miękka nasączona mlekiem i czyścimy tą skórkę. Oczywiście warto potem mieć preparat do pielęgnacji skór lakierowanych, żeby to jeszcze tą końcową fazę tak doczyścić. Większe zabrudzenia i plamy warto spróbować też czyścić octem, szmatką nasączoną w occie. Dużo takich wskazówek znajdziecie w internecie, więc radzę Wam spojrzeć. Kochani, następne właśnie buty, które chciałam Wam pokazać, to są lakierki. Takie bardzo, już bardzo eleganckie lakierki firmy Dimon. To jest firma Dimon, to jest taka niszowa, powiedziałabym, firma, może nie, firma projektancka z Brazylii. Dimon Brazil. Są dwie firmy Dimon, także jakbyście zobaczyli w internecie, to jedna firma jest taka normalna, popularna, produkuje po prostu takie bardziej zwyczajne buty. Natomiast Dimon Brazil, zobaczycie sobie tutaj na przebitkach, to jest taka właśnie projektancka firma, niewielka marka z Brazylii. Ma swoje sklepy w dużych miastach, nawet w Egipcie. Także zobaczcie sobie, tutaj jest właśnie załączone takiego salonu Dimon. Te buty są oczywiście bardzo drogie, czasem można dorwać jakieś wyprzedaże, szczególnie jak się mieszka w Brazylii, które wówczas możecie takie buty pewnie kupić za kilkaset złotych lub dolarów. Natomiast normalnie, no wiadomo, są to już kwoty raczej tysiące złotych, tego typu buty. No ja kupiłam te buty za 15 złotych w second handzie, po prostu prawdopodobnie nieświadomi byli ludzie, którzy to sprzedawali lub którzy, no myślę, że oddający tak, ale ci, którzy sprzedawali, pewnie nie wiedzieli, co to za marka i jak te buty powinny być wycenione, więc udało mi się. Zobaczcie, łatwo można poznać, że to są projektanckie buty świetnej jakości, wszystko w tych butach, prócz oczywiście tutaj podeszwy, jest zrobione ze skóry, wszystkie detale, piękna metka, taka jakby metalowa tutaj wszyta, złote wyściółki skórzane, tutaj część tej wyściółki jest też właśnie ze skóry lakierowanej, mamy takie piękne sprzączki złote, naprawdę jest to bardzo dopracowane. Zobaczcie, takie nawet dziureczki małe, które od spodu mają złoto, kolor złoty wszyty, więc to jest naprawdę bardzo pracochłonnie wykonany but. I tutaj mamy też trzy paseczki z takimi bardzo porządnymi sprzączkami. Wszystko tutaj od spodu, nawet te paseczki są w kolorze złotym, to jest naprawdę pięknie wykonane. Zamek jest też ozdobny. Tutaj można zobaczyć, ten zamek się tak rozpina. W środku jest zabezpieczenie, żeby nas to nie drapało, bardzo mięciutka taka skórzana ircha, która ten zamek zabezpiecza właśnie i po zapięciu, powiem Wam, że te buty wyglądają przepięknie, zobaczcie sobie tutaj na przebitkach, mam je włożone do sukienki eleganckiej, będą pasować też do eleganckich, krótkich spodenek lub do jakiegoś ekstrawaganckiego stroju, bo to są naprawdę już takie buty na, dosłownie, buty na wysoki połysk, prawda? Mówi się nawet, że coś jest na wysoki połysk, czyli jest takie super eleganckie i wytworne. Także są to naprawdę jedne z moich najlepszych butów. Może nie mam aż tak często okazji w nich występować, ale wyglądają naprawdę super, przyznajcie. I ostatnie dzisiaj buciki, które chciałam pokazać z takich scenicznych butów z second handu, to są buciki od Wernera Kerna, włoskie buty. Jest to firma, która produkuje buty do tańca i takie ekskluzywne dosyć buty do tańca. One nie są tanie, Trzeba dosyć sporo kasy też zapłacić za takie buciki. Oczywiście one są skórzane z takiego cieniutkiego zamszu. Bardzo wygodne butki i ponieważ są to buty do tańca, mają też skórzane podeszwy, na których łatwo jest wykonywać obroty. Co prawda można się też poślizgnąć, ale powiedzmy, że noszą to osoby, które umieją się w tym poruszać, więc mam nadzieję, że ja chociaż trochę do nich należę i zawsze, kiedy w nich tańczę, naprawdę jest mi bardzo fajnie, wygodnie i te buty się świetnie sprawdzają. Zobaczcie, tutaj w tych butach mamy też piękne wykończenia. Z przodu, tak jakby powyżej śródstopia, mamy takie mocowanie z kryształkami Swarovskiego. To prześlicznie wygląda na nodze. Możecie to zobaczyć tutaj na przebitkach właśnie z suknią. Z eleganckim strojem. Wygląda to naprawdę uroczo i bardzo elegancko.
Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, jak chodzi o buty z odkrytymi palcami, to nie jest to najlepszy pomysł na scenę. Można takie buty włożyć, jeżeli jest bardzo gorąco, kreacja jest odpowiednio rozebrana, odpowiednio pasuje stylem, ale uważajmy wtedy, żeby wszystko inne było perfekcyjne. Zazwyczaj w takich butach będzie nam widać nogę, więc noga musi być pięknie zadbana, opalona i wszystkie inne warunki spełnione, stopy też zadbane, trzeba mieć piękny pedikir pasujący do kreacji, do butów, więc tutaj już jakby nogi będą naszą częścią naszej kreacji, pamiętajmy o tym, nosząc takie buty. Ja jednak na scenę preferuję buty zabudowane, zawsze wygląda to elegancko, jeżeli włożę jakieś rajstopy, które dodają dodatkowej elegancji, to wtedy wygląda to dużo bardziej odpowiednio właśnie w butach zabudowanych. Także, kochani, to jest wszystko, jeśli chodzi o moją kolekcję takich mega eleganckich butów. Tak jak mówiłam, mam też buty nowe, ale nie będę ich tu pokazywać, ponieważ ten program ma pokazywać buty i ubrania z odzysku. Także zobaczcie, wydaje mi się, że mimo wszystko jest tych par 8 tutaj. Mam jeszcze ze 3 inne, ale one jakby troszkę się pokrywają, są w podobnym stylu. Myślę, że jak na zakupy w second handzie, to super łupy i w zasadzie nie jest mi dużo więcej potrzebne do moich scenicznych występów. Polecam Wam szukanie perełek w second handach, szczególnie właśnie takich wystrzałowych rzeczy, które może nie są nam niezbędnie potrzebne w naszej szafie na co dzień, ale za te 10-20 zł możemy czasem upolować coś bardzo wartościowego i coś, co po prostu będziemy mieć właśnie na takie specjalne okazje, które nawet rzadziej się nosi, ale jednak czasem są przydatne. Także zapraszam, jak zwykle poniedziałki, czasem w czwartki, jeżeli wrzucam jakiś haul. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za oglądanie mojego programu. Zachęcam do zakupów internetowych w obecnym czasie. Dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje. Proszę, subskrybujcie mój kanał, jeśli go oglądacie, to dla mnie ważne. I kochani, komentujcie, piszcie, co fajnego udało Wam się kupić. Które z moich butów najbardziej Wam się podobają? Będę za to bardzo wdzięczna i na pewno każdemu odpowiem osobiście na komentarz. Pozdrawiam wszystkich, Wulkan. Ba, 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 ba. Może Wulkanie nie mają kwarantanny, no nie wiem. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia, cześć!